Cześć, witam Was w nowym filmie na kanale NoTopStrig. Dzisiaj w moje ręce wpadł obiektyw 60 mm od Voigtlandera. Jest to ultra jasny, w pełni manualny obiektyw dedykowany do systemu Micro 4 trzecie i powinien on zainteresować przede wszystkim osoby, które filmują za pomocą tego systemu. Przyjrzymy się mu dzisiaj bliżej. Zapraszam do oglądania. To jest już piąta stałka dedykowana do systemu Micro 4 trzecie od Voigtlandera. Pozostałe cztery sprawdziłem w jednej recenzji, która wyświetli Wam się tutaj na górze, więc jeśli jesteście zainteresowani innymi obiektywami od Voigtlandera, to sprawdźcie koniecznie ten film. A teraz przechodzimy sobie już do budowy tego obiektywu. Pierwsze, co zwraca uwagę, to przede wszystkim jakość wykonania. Jest to obiektyw w pełni metalowy, nie ma tu ani jednego plastikowego elementu na obudowie, oprócz dekielka, który jest właśnie taki plastikowy i robi trochę tanie wrażenie. Akurat to już mówiłem właśnie w recenzji poprzednich Voigtlanderów, które również są świetnie wykonane, że można było popracować nad dekielkiem, bo mamy świetnie wykonany obiektyw, a taki plastikowy, dosyć tandetny dekielek i on po prostu niezbyt pasuje do reszty obudowy. Oprócz dekielka, razem w zestawie z obiektywem dostajemy też osłonę przeciwsłoneczną. Jest to metalowa osłona, która jest nakręcana na obiektyw. Trzeba ją odkręcić i obiektyw staje się wtedy jeszcze mniejszy. Zaletą tej osłony jest to, że można montować na nią dekielek bezpośrednio, bo ma ona taką samą średnicę jak obiektyw, czyli 77 mm i można dekielek nałożyć od razu na osłonę, a nie gdzieś tam grzebać w środku, żeby zamocować go bezpośrednio do obiektywu. Wracając do samego szkła. Przede wszystkim mamy metalowy bagnet, oczywiście bez żadnych styków, bo jest to obiektyw manualny, a powyżej mamy duży, wygodny pierścień do ustawiania ostrości. Chodzi on z bardzo fajnym oporem i trzeba nim naprawdę sporo się nakręcić, żeby przejechać do końca skali. To jest ogromna zaleta, no bo przy filmowaniu czy przy zdjęciach z bardzo płytką głębią ostrości, no chcemy mieć jak największą precyzję tego manualnego ostrzenia i ten obiektyw nam to oferuje. Ustawianie ostrości manualne za jego pomocą jest czystą przyjemnością, bardzo przyjemnie się z nim pracuje. Na pierścieniu mam jeszcze wygrawerowaną skalę odległości w metrach oraz w stopach oraz tutaj poniżej mamy skalę głębi ostrości. Obiektyw jest produkowany w Japonii, czym informuje napis na dole obudowy. Sam obiektyw wysuwa się trochę podczas zmiany ostrości, ale nie jest to duża odległość, no i nie rotuje, więc nie będzie problemu w przypadku filtrów. Powyżej mam pierścień do zmiany przysłony. Przysłona ma 10 listków. No i co ważne, przysłona może pracować skokowo. Ten skok jest taki bardzo przyjemny, mechaniczny. Czuć, że jakość wykonania jest tutaj na najwyższym poziomie. No ale co ważne, przede wszystkim dla filmowców, może on też pracować bez żadnego skoku. Wystarczy ten mały pierścień, który jest jeszcze wyżej, przesunąć w drugą stronę i wtedy przysłona traci skok i można ją zmieniać płynnie. Dzięki temu przy filmowaniu, kiedy będziemy zmieniać przysłonę, obraz będzie się przyciemniał albo rozjaśniał w sposób naturalny, a nie taki skokowy. Na końcu znajdziemy przednią soczewkę, tak mówiłem, gwint na filtry to 77 mm. Obiektyw jest dosyć duży jak na 60, ale trzeba pamiętać, że jest on też bardzo jasny. Jest też ciężki, waży 860 gramów, naprawdę czuć go w ręce, ale przy filmowaniu jest to zaleta, bo obraz jest jeszcze bardziej stabilny, nie widać tych mikrodrgań, kiedy mamy cięższy obiektyw i sam aparat. Teraz chciałem powiedzieć kilka słów o użytkowaniu tego zestawu. Ja testowałem obiektyw z Olympusem EM1 Mark III i taki zestaw ma ogromną zaletę w postaci stabilizacji obrazu. Wszystkie body Olympusa mają stabilizację w korpusie i ma ona taką funkcję, że kiedy używamy obiektywu manualnego, możemy ręcznie wprowadzić ogniskową obiektywu w menu i ta stabilizacja będzie bardzo dobrze z takim obiektywem manualnym pracować. Dzięki temu mam mały, zwarty, bardzo wygodny zestaw do pracy i mogę po prostu używać tego zestawu bez gimbala, podróżować i nagrywać bardzo stabilne i wysokiej jakości ujęcia. Obiektyw ustawia ostrość już od 34 cm, co przy ogniskowej 60 daje odwzorowanie 1:4. Można nim spokojnie fotografować bardzo fajnie detale, jakieś bardzo niewielkie elementy. Tak samo przy filmowaniu nie ma problemu, żeby bardzo blisko podejść do obiektu. To sprawia, że ten obiektyw jest jeszcze bardziej uniwersalny. Ja podczas tego testu skupiłem się głównie na filmie, nie na zdjęciach, ze względu na to, że myślę, że ten obiektyw będzie głównie przez filmowców wybierany. Ze względu na tą płynną przysłonę, bardzo precyzyjny pierścień ostrości i ogólny wygląd obrazu. To, co mogę powiedzieć o samej jakości filmu nagranego przy pomocy tego obiektywu, to to, że ma on świetne kolory i jest taki bardzo kontrastowy. Ja głównie do filmowania używam mojego obiektywu Zuiko 1240 Pro, który jest dobrym obiektywem do filmowania, jestem z niego zadowolony. Ma on przede wszystkim autofokus, co często pomaga, ale obraz z niego jest dużo bardziej blady
ślady i to wideo, które nakręciłem Voigtlanderem, podoba mi się znacznie bardziej. Myślę, że dużo mniej czasu będzie trzeba spędzić na jego obróbce. Będzie on zdecydowanie lepszy już bezpośrednio z aparatu. Jeśli chodzi o fotografię, to myślę, że głównie będą go wybierać portreciści, żeby skorzystać z tej bardzo płytkiej głębi ostrości. Tak jak większość obiektywów Voigtlandera, przy w pełni otwartej przysłonie 0,95 ten obraz jest trochę mydlany, więc warto ją przymknąć do f1.2, f1.4, wtedy jest on już znacznie ostrzejszy i znika nam większość wad optycznych. Właśnie to, że mamy tak jasny obiektyw, daje nam tą zaletę, że po przymknięciu mamy dalej bardzo jasne szkło, ale znika większość wad optycznych i ten obraz wygląda po prostu lepiej. Jeśli chodzi o pracę pod światło, łapie on trochę blików, ale nie spada kontrast i dalej sam obraz wygląda naprawdę dobrze. Zauważyłem trochę aberracji chromatycznej przy w pełni otwartej przysłonie, ale wystarczyłem trochę przymknąć i ona znikała. Poza tym obraz jest, tak jak mówię, bardzo ostry, bardzo kontrastowy i daje świetne kolory, więc jeśli chodzi o jakość tego obiektywu i obrazu, który jesteśmy w stanie za jego pomocą uzyskać, ja nie mam większych zastrzeżeń. Myślę, że zarówno przy filmie, jak i przy zdjęciach z jego jakości będziecie jak najbardziej zadowoleni. Teraz pokażę Wam film, który udało mi się nakręcić tutaj w Górach Izerskich. Będzie to krótki materiał, kilka ładnych przebitek nakręconych za pomocą tego obiektywu, żebyście sami mogli zobaczyć, jak on pracuje podczas filmu. Przechodzimy sobie teraz do podsumowania. Sam obiektyw daje ogniskową 120 mm przy liczeniu na pełną klatkę. Jest to ogniskowa, która pozwoli robić bardzo atrakcyjne, wąskie portrety oraz świetnie sprawdzi się przy filmowaniu jako taki drugi obiektyw do jakichś zbliżeń i do detali. Jeśli chodzi o jakość obrazu, ja nie mam tutaj większych zastrzeżeń. Jedne co zauważyłem, to trochę aberracji chromatycznej i trochę flar pod światło, ale ostrość, kontrast, kolory są na świetnym i bardzo wysokim poziomie. Wystarczy obiektyw przymknąć do f1.2 i f1.4, jest już rewelacyjnie. Jeśli chodzi o wykonanie, też nie można mieć tutaj żadnych zarzutów. Obiektyw jest wykonany w pełni z metalu. Pierścienie chodzą z bardzo przyjemnym oporem i mamy tutaj wrażenie obcowania trochę z takim produktem premium. Sam obiektyw nie jest tani, kosztuje około 5000, ale myślę, że osoby, które chcą mieć jasne szkło dające bardzo wysoką jakość obrazu, będą w stanie tyle zapłacić. Na dzisiaj to już wszystko, teraz jeszcze pokażę Wam kilka zdjęć z tego szkła i widzimy się niedługo w kolejnych filmach. Tutaj na dole wyświetlą Wam się linki do moich social mediów. Sprawdźcie mojego Instagrama, tam znajdziecie dużo zdjęć krajobrazowych i przyrodniczych. Widzimy się niedługo, do zobaczenia, cześć!